Ale po prostu... Nie znalazłem. Tu będzie cały cmentarz. Słuchajcie, kochani, no to co, przystąpimy do następnego punktu. Przedstawienie planu pracy Komisji Infrastruktury dzielnicy 18 Nowa Huta na rok 2013. Próbowałem to bardzo poszerzyć. Posłuchajcie Państwo. Pierwszy punkt. Posiedzenia komisji odbywać się będą przynajmniej jeden raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej. Drugi punkt. Posiedzenie i współpraca z Komisją Planowania odbywać się będzie na bieżąco w zakresie zadań wspólnych. Trzeci punkt. Do końca miesiąca kwietnia komisja wraz z przedstawicielami CIT-u dokonuje przeglądu w zakresie remontów dróg, chodników i parkingów na terenie dzielnicy wraz z uwzględnieniem szkód pozimowych. Czwarty punkt. W miesiącu maju komisja przygotuje listę rankingową w zakresie zadań powierzonych, to jest remontowe, budowlane i inwestycyjne. Piąty punkt. W miesiącu maju komisja zajmie się przygotowaniem wniosków do zarządu w zakresie zadań priorytetowych. Szósty punkt. W miesiącu czerwcu przyjęcie zadań powierzonych i priorytetowych. Siódmy punkt. W miesiącu czerwcu zatwierdzenie szczegółowej listy rankingowej zadań powierzonych oraz w zakresie remontu dróg, chodników, poboczy i przekwietlenia. Analiza prac rowów melioracyjnych i poboczy w dzielnicy 18 i stan wałów przeciwpowodziowych. Ósmy punkt. Na bieżąco odbiory zadań powierzonych i priorytetowych realizowanych przez Radę Dzielnicy. Dziewiąty punkt. Listopad i grudzień. Analiza zadań priorytetowych i powierzonych. To jest plan pracy Komisji Infrastruktury. Co Państwo? Mogę? Proszę bardzo. Jak się ma w stosunku do planu 2012? Jak się ma, to znaczy porównawczo? Nowe elementy. No oczywiście ja to próbowałem znowelizować, wiele rzeczy nie było, a chciałem, żeby to, co żeśmy sygnalizowali na poprzednio, to znaczy krytycznie, że się odnosili, ja to uwzględniłem. Także mam jedno pytanie. Że jeżeli panowie chcecie, to ja wam dam, bo jeszcze rozmawiali na dobrą sprawę. I drugie pytanie, mam, czy nie będzie za późno w miesiącu maju lista rankingowa dostarczona do CIT-u? Dyskutowałem zarządem. Bo z tego co wiem, to wszystkie rady dzielnic poza 18 radą takie listy przedstawiły w 2012 roku. A jakie zarządzenie zgodne ze statutem? Mamy będę. Proszę. Dyskutowałem z zarządem, nie ukrywam, no i odnośnie terminu i sygnalizowali mi, że to jest prawidłowo, dlatego nie mamy projektu uchwały. Jeżeli Państwo nie robiliby kurwa Panie Przewodniczący, ja nadal podnoszę ten temat i bardzo proszę zapytać w protokole, to co powtórzyłem Radzie Szarty, że raz. Czy nie będzie za późno lista rankingowa przedstawiona do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w miesiącu maju? Ponieważ uważam, że prace przetargowe się rozpoczynają wcześniej. Jeżeli listę rankingową damy na sesję uchwalimy przykładowo pod koniec maja, to się okaże, że pewna część prac nie zostanie wykonana. Powtarzam jeszcze raz, bardzo proszę zapisać protokole. Wszystkie rady dzielnic i powinno tam być tak zrobione, nie zgadzam się tu z Józiem, co mówi statut, nie statut, nic takiego statut nie mówi. Listę rankingową przygotuje się z uchwałą w wcześniejszym roku, to znaczy poprzedzającym. To jest rok 2012 na 13. I taka lista powinna być zrobiona. Można poprawki zawsze wnosić do tej listy rankingowej, bo to się czyni z różnych powodów, że ktoś tam przeszkadza, bo tu idą kable, a tu będzie robiony parking. Zawsze się takie coś może robić. Ale plan, taki ranking powinien być zrobiony w 2012. Jeżeli Państwo,
mnie to nie interesuje bardzo. Jeżeli państwo zrobicie w 2013 roku, w miesiącu maju, wyobraź sobie przetargi 2 miesiące. To jest lipiec. To jest lipiec. Okres wakacyjny. Czyli według mnie lista rankingowa powinna być przygotowana. Według mnie teraz nie zrobić przeglądów, ale na, no właśnie o to chodzi, ale na podstawie przeglądu ubiegłego roku. A takie przeglądy żeście się robili przecież w 2012 roku. Przepraszam, powinno się bazować na 2012 roku. Skorygować. A teraz skorygować 2013, mam sprawę załatwioną. Róbcie jak chcecie, za to odpowiadać. Ja tylko odpowiadam grzecznie. Nie róbcie jak chcecie, bo kolega jest członkiem rady i robimy wszyscy. No ale mam tyle do gadania, co czy zakup, a w 1945 roku. Trzeba uczestniczyć właśnie. Nie, nie, no, nie, ja uważam, że jest dobrze, no bo to według procedur jest, nie? To ujęcie, no to jest poprzedzający rok, to jest budżet, który jest na 2014. Na 2014, no. Tak, bo myślałem, że 13. Nie, 13 nie, nie, no bo tu ma, wiesz, no, te przeglądy. Nie, 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 no bo on po prostu się pomylił. Ja wiem, że nie, na Berborze, bo tu nie pisze nagle, który rok. Tak? Aha, nie pisze, no tak, na 2014. Ale ja rozumiem, że procedura jest... Ja widzę, że to jest 2013. 2013, no. Nie, nie, 2013 to jest plan pracy. Ale tu jak się przygotowuje do końca kwietnia komisja tam przygotowuje to na 2014. To wiadomo, że to jest na następny rok, to nie na ten rok. Ty to jak to rozumiesz? No to wobec tego niech ci pokażę listę na 2013. Rankingowo. Bo wiesz, bo to jest jeżeli tak procedura mówię. Statutowa i ta co potem z tu przychodzi, to jest tak, że ty teraz na wiosnę robisz przeglądy i tak podejmujesz uchwały w miesiącu tam czerwcu, bo to w maju jeszcze, na następny rok. To jest na 14 się zgadza. I tu potem na tej uchwale bazujesz już teraz na przykład, już powinno być sprecyzowane już, wiesz, nawet w jesieni, nie? Bo już budżet miasta jest zrobiony, co tak naprawdę tam korekty jakieś, nie? A tu wiesz, jak mamy taką uchwałę, jak żeście ostatnio uchwalili, że jest tam milion ileś złotych na chodnik i na wszystko, to nie ma listy w ogóle, nie? Pokazaliśmy wam, że na 18 dzielnic chyba tylko nasza i 17. 17 zrobiła to nie na cały zakres. W Krakowie jest normalny list robiony. Idzie z projektem uchwały. Czy to ma być parking tu, czy tam, czy droga taka robiona, czy chodnik, nie? No bo jak tak macie robić takie uchwały, to po cholerę w ogóle robić jakiekolwiek przeglądy, nie? W kwietniu, bo jak i tak będziecie sobie na bieżąco tego. Wiesz o co mi chodzi? No wiem. No. Znaczy ja jeszcze dopowiem ta Jureczku, że wasza praca z przeglądów, trudna praca, bo Czesław wyjaśnił to czasu w piątej kadencji, poświęca się bardzo dużo i spełza to na niczym, ponieważ nie ma listy rankingowej. Ja nie mówię, że ta lista, która była w 2012 roku przygotowana na 2013, że ona jest sztywna. Nie może być sztywna. Zawsze bo mówię, może różne rzeczy się dzieją. Może się całkowicie tam wyciąć te. Zakłada się więcej zawsze, prawda? W liście rankingowej. I później se możesz wykreślać. Bo taka jest procedura, tak się robiło. Ale na 2013 z wielkim szacunkiem do was, ale nie wiecie, co będziecie mieć robione w 2013 roku. A jeżeli przygotujesz tą listę w maju, puścisz to na przetargi, to może być tak, że Zikir będzie robił... To samo z tymi 400 tysiącami. Pamiętacie, jakście zaczęli kombinować w pierwszej kadencji. Ja a zabierzcie tu, tam i potem się nagle okazało, że zastał sierpień, nie? A we wrześniu Majkowski zabrał pieniądze. No, a jakby te pieniądze były zostawione, to jeszcze Zikir by był zobligowany jakieś te przetargi czy coś by uruchomić, nie? To wtedy by już nie mógł zapłacić. Ale wiesz, ale to było tak, no gdzieś tam pokombinować, akurat się tak zdarzyło, nie? No ale to była ta kombinacja, bo tak to by te pieniądze przynajmniej... A Zikit to też wykorzystuje. A on to wykorzystuje. Ja to nie robi, pani Jadzia Ziembajca z Buka. No, oni się starają jak najbardziej opóźniać wszystko. Żeby to samo za Zikitami się dzieje. Żeby jak 2012 rok, no nie wykorygowali nas, ale... W 2011 to nie było. Stasiu, dobrze wiecie, że to nie są przetargi na jakieś prace takie, roboty indywidualne, tylko to są przetargi trzechletnie, że dobrze... Już nie ma trzechletnich przetargów. Były, to... Skończyły się w 2012 roku. No mówię, że były. Teraz już nie ma przetargów trzechletnich. No widzę, to jeszcze, ale
i jeszcze będą zleceniowe na 3 lata. Nie, no to ja jeszcze pamiętam, jak wiedział Koskowian, naciskałem o to, że to jest po prostu przekręt z tymi przetargami i udowadnieniem, że pieniądze jakby robimy tam ileś set metrów chodników czy dróg, nie? To powinno być to robione w normalnym damanie 3 razy drożej, bo oni liczyli tak by 2 metry załatać dziury, nie? Czy musisz dowieść tak. No, to jak było przecież, no. No, no, no to doskonale o tym wiedzieli, ale to się tak wypychało pieniądze, nie przerabiało i wiesz, wykonawcy mieli doradę i oni tak sami. Ale ja to, też to, że były umowy podpisane, to się nie dało wiesz. Że jeżeli będą te przeglądy robione, ja bardzo proszę, żebym była powiadomiona, bo ja chcę być na swoim osiedlu, które... To znaczy, to do powiedzenia być każdy był. Uczestniczyć, żeby mieć, bo już drugi rok mija mojej kadencji i ja właściwie jestem na zero. No ale ja byłam tylko raz. No ale raz na porządnie i co z tego? No i nic nie ma, właśnie dlatego chcę, bo uczestniczyć i proszę mnie zawiadamiać. Tak, ale pani radna to też tak, bo odniosę się do ostatniego pisma, które Stasia skierowała do rady odnośnie postawienia jednego słupa oświetleniowego przy Bulwarowej 1 plus tamte bezpieczniki inne. To ty też, ty się wracasz z wnioskiem jakoś. Ale ja to mówiłam od początku. Jak myśmy byli pierwszy raz na przeglądzie mojego osiedla, to już były sygnały od mieszkańców, gdzie ja poinformowałam. Nie zrobiłam tego na piśmie, tylko jak żeśmy chodzili, zgłaszałam to. Był mój błąd, że ja od razu nie napisałam tego pisma, nie powiedziałam. Natomiast jeżeli idziemy na przegląd i jesteśmy w komisji, ja to było coś protokołowane i te protokoły powinny być, prawda? I powinno być to jakoś ujęte. Nikt tego nie wyłapał. I nikt tego jeszcze nie wyłapał. Więc dlatego proszę, żeby coś było, no bo... No, dodawaliśmy. No. Pisze się. No, w każdym razie, żebyśmy się... Znaczy każdy z swojego okręgu powinien być. Bo po prostu no, już swoje osiedle bardzo dobrze znam, każdą dziurkę znam i po prostu chciałabym, żeby była informowana. Bo ktoś tam później mówił, że przeszedł moje osiedle i nic się nie dzieje, a ja jednak chciałabym wiedzieć, bo się dzieje. Dużo jest do zrobienia. To nie oznacza, że... Panie Józefu, głosujemy plan. Oczywiście. Kto jest za obecnym planem z uwzględnieniem tych uwag, które żeśmy tutaj usłyszeli i odnotowali? Co zostało zapisane w uwagach odnośnie planu pracy? Naniesionymi poprawkami, tak? Tak. No, tu warto zaznaczyć, że to są tak poprzedzające dane rocznie. Do końca dnia przyjeżdżają w zakresie remont chodników. Członkowie komisji sygnalizują, że to się... Decyzja dotyczy następnego roku. Przygotowania uchwały na następny rok. Dotyczy wtedy 3., 4. i 5. No to z pośrodku, no może przecież. W odniesieniu na to. Masz listę obecności? Jest, tak. Czyli już w odniesieniu naniesionych poprawek poddaję do głosowania plan pracy Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy na rok 2013. Kto jest z Państwa za, łącznie z poprawkami, za planem pracy na rok 2013? 5. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się.